jesteśmy u sióstr misjonarek, to tutaj, w Białymstoku, posługiwał po przyjeździe z Wilna błogosławiony Michał Sopoćko. Dziś niedziela przewodnia, niedziela Bożego Miłosierdzia. Błogosławiony Michał Sopoćko tutaj posługiwał, był profesorem najpierw na Uniwersytecie Wileńskim, potem w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. W tym domu prowadził stałą posługę duszpasterską i w tym domu zakończył swoją drogę do świętości 15 lutego 1975 roku. Niedzielę Bożego Miłosierdzia, tak zwaną Niedzielę Przewodnią, przed wiekami został poświęcony stary kościół farny, katedralny w Białymstoku. Jest inskrypcja po łacinie. Doczesne szczątki błogosławionego Michała Sopoćki spoczywają w pobliskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia.